Generalnie jak mnie przedstawił Paweł, jestem Piotrek, pracuję aktualnie w Virtuslabie, naszym tutaj sponsorze i lubię też sobie dla relaksu wieczorami kontrybuować do open source i szczególnie jestem jednym z maintainerów do biblioteki Monix, to logo po niebieskim kolorze. Więc jeżeli używacie, przejdzie dużo jakiegoś asynchronicznego kodu i chcielibyście mieć przyjemność zrobienia tego i dobry performance, to polecam. A poza tym jeszcze staram się być dość aktywny dookoła jakby type levelowego community w Scali. Jest głównie poświęcone właśnie czysto funkcyjnemu podzbiorowi tego języka. I moja prezentacja będzie poświęcona właśnie temu, żeby spróbować was jakoś zachęcić. Też również do kontrybucji właśnie w open source, więc generalnie plan na moją prezentację jest skrótce taki, że tak dla formalności po prostu powiem w ogóle, co to jest ten open source i dalej już tak wejdę po prostu wejdę trochę bardziej w szczegóły, właściwie po co poświęcać jakiś swój wolny czas właśnie na to i jak w ogóle wyglądają kontrybucje, bo to nie tylko jest dodawanie kodu. No i to, co pewnie was wszystkich najbardziej interesuje, to jak właściwie się za to zabrać. Okej. Okej, no to generalnie no, projekty open source to po prostu na zasadzie, że na przykład siedzi sobie na jakimś GitHubie, ludzie sobie wspólnie współpracują, część z projektów jest z inicjatywy jakiejś firmy po prostu publiczniania, inne to po prostu grupka ludzi sobie zdecyduje, że chce robić coś fajnego. No i taką główną zasadą, że są darmowe do użytku, do dystrybucji, przy czym to też czasem zależy po prostu od konkretnej licencji, ale w gruncie rzeczy zazwyczaj możesz sobie skopiować ten kod, gdzieś udostępnić, przerobić, jak ci się podoba. No i oczywiście można sobie kontrybuować. Dałem jakieś obrazki niektórych z projektów open source, na pewno dużą część kojarzycie i używacie i generalnie dużo świata IT się opiera właśnie na tych projektach. Właśnie, tylko większość kontrybutorów open source robi to w wolnym czasie, nikt im za to nie płaci, więc właściwie po co na przykład ja czy inni ludzie to robią. Na przykład właściwie jeden z podstawowych powodów może być, żeby poprawić swoje umiejętności programistyczne, no bo generalnie masz, kontrybując do open source, masz okazję właściwie współpracować bezpośrednio z kimś, kto może być właściwie ekspertem nawet w skali światowej w jakiejś swojej dziedzinie. Możesz też dużo się nauczyć poprzez kolaborację, albo jeżeli sam jesteś jakimś ekspertem, to też możesz mieć dużo okazji albo po prostu, żeby przekazywać swoją wiedzę, albo uczestniczyć w jakichś dyskusjach na temat designu jakiejś API czy rozwiązania po prostu jakichś bardziej skomplikowanych problemów. Fajną dla mnie bardzo sprawą jest to, że po prostu można poznać czy przez internet, czy potem na jakichś konferencjach ludzi, których po prostu to pasjonuje, bo też jak ktoś poświęca swój własny wolny czas mimo innych obowiązków na coś takiego, to jest jakiś wyznacznik, że po prostu ma do tego pasję. Jest też właśnie okazja, można coś ciekawego napisać, jeżeli tylko jakieś macie krudy czy coś do widzenia w pracy, to tu jest właściwie możliwości są nieograniczone. Dobry sposób też na jakiś awans w karierze, jak zaczynasz, to no to nawet jakieś byle jakie kontrybucje coś mówią dobrego, że jakoś się interesujesz tym programowaniem, a jak jesteś już bardziej zaawansowany, to możesz sobie zbudować dobre portfolio, czy w ogóle reputację gdzieś tam na świecie. No i też kolejną fajną sprawą, można po prostu oddać trochę pozytywnej atmosfery do community, wtedy tak fajnie się robi miło, jak wszyscy sobie pomagają i kontrybują. Bo sama kontrybucja to nie tylko jest jakieś pisanie kodu, co jest dosyć oczywiste, ale jest dużo form, w których można pomóc i naprawdę będzie to bardzo docenione przez każdego. No i właśnie tutaj drugą z wymienionych mam choćby uczestniczenie w dyskusji. Często są jakieś sytuacje czy problemy do rozwiązania w tych projektach, że napisanie samego kodu to jest właściwie najmniejszy problem, to może zrobić tam ktoś w 2 godziny, ale samo rozwiązanie problemu, żeby nie zrobić tutaj żadnych haków, jest trudne, a
niestety, no jeżeli masz, starasz się tworzyć jakiś porządny projekt open source, który chcesz, żeby używały ludzie na produkcji, to nie możesz też działać na zasadzie, że nahakujesz sobie coś i spróbujesz to po prostu kiedyś poprawić, no bo ryzykujesz, że na przykład popsujesz potem tym swoim użytkownikom kod. Musisz bardzo dbać o kompatybilność i żeby nie było tam żadnego syfu. Można po prostu nawet zrobić code review pull requestów, można dać jakiś feedback, nawet jak po prostu powiesz, że nie wiem, że jakaś funkcja twoim zdaniem jest do kitu albo gdzieś tam któraś część dokumentacji jest w ogóle niezrozumiała, to też jest bardzo fajne, o ile w miarę napisane w konstruktywnym tonie, bo daje coś, co można sobie poprawić. Ciężko, szczególnie w większych projektach, mieć maintainerom kontrolę nad wszystkim, co tam jest. Super jest w ogóle wchodzenie na jakieś czaty, na przykład w skali popularny jest ten Gitter. Jak ktoś głębiej siedzi w skali, to polecam sobie zainstalować i są różne chatroomy do poszczególnych projektów, jak tam właśnie jakiś KAS czy AKKA i tak dalej. Generalnie jak ktoś kontrybuje trochę dokumentacji, to jest kimś rycerzem lśniącej zbroi, bo to jest często słaby punkt praktycznie prawie każdego projektu, szczególnie i tutaj jest również open source, więc to jest super i nawet jeżeli to jest jakaś poprawa literówki, to nikt nie odbierze tego jako upierdliwe, tylko się ucieszy, bo zawsze jest coś do przodu. No i też typowo to się trochę powiązuje z poprzednimi, jakieś pisanie jakichś blog postów, dawanie toków, czy organizacja warsztatów, to też wszystko składa się w jedną całość i wpływa jakoś, miejmy nadzieję, pozytywnie na dane projekty. Okej, i dalej potem rozwinę wszystko, ale tak w zasadzie to się sprowadza do prostych kroków. Po prostu trzeba sobie wybrać jakiś projekt, gdzie byśmy chcieli kontrybuować, znaleźć jakieś konkretne zadanie tam do zrobienia. No i jeżeli są jakieś problemy, to po prostu nie bać się zapytać, poprosić o pomoc. Okej, i żeby znaleźć projekt, fajnie jakby to było coś, czego używasz, to ci się podoba albo chciałbyś, ewentualnie jest jakieś dziedziny, która ci się podoba, no bo wtedy też będziesz raczej bardziej zainteresowany tym, nie wypalisz tak szybko. I tutaj tylko kluczową rzeczą moim zdaniem jest, żeby sprawdzić w ogóle na ile jest aktywny, czy nie wiszą tam jakieś w nieskończoność pull requesty, i czy w ogóle, czy na przykład maintainerzy sprawiają w miarę miłe wrażenie, czy nie są jacyś chamscy, bo też słabo znajdziesz sobie jakiś projekt, narobisz się, zrobisz pull requesta, a potem 2 lata będziesz czekał, aż ci go zmerdżują, albo w ogóle cię oleją, to też tak nie jest pewnie jakieś zachęcające. No i można oczywiście też założyć własny, to niestety nie mam za dużo jakichś rad, bo nie zakładałem nic swojego. Tylko myślę, że warto też zanim to się zrobi, to zobaczyć, czy może nie warto złączyć siły z czymś, co już jest gdzieś, jeżeli jest coś podobnego. Okej, i jeżeli już macie mniej więcej jakieś projekty, gdzie byście coś potencjalnie chcieli dodać, często jest po prostu na GitHubie jakiś contributing section, gdzie są jakieś informacje na temat właśnie, jaki mają proces do tych kontrybucji, jakieś może informacje, często tego, albo często nie wiem, w ogóle nie ma, ale to też dobrze, jak tam wejdzie się na zakładkę issuesów, to niektórzy tagują je właśnie, jakiś low hanging fruit, help wanted, to śmiało można coś takiego sobie złapać, napisać, że chciałbyś to zrobić, ci na pewno ktoś pomoże. A jeżeli albo ci się nic takiego nie podoba, albo nie ma, a masz właśnie super jakieś swoje pomysły, czy to właśnie jest, żeby poprawić jakieś, nie wiem, API jakiejś funkcji, czy dodać coś swojego, to też fajnie można założyć issue, może się przyjmie, może nie. Albo nawet właśnie można wejść w jakiś kontakt,
z ludźmi, co to maintainują, może być właśnie na wspomnianym Gitterze, kanale odpowiedniego projektu i po prostu spytaj, że chciałbyś się zaangażować i czy nie mogą ci pomóc znaleźć czegoś, to okej. To tak też technicznie, że jak ktoś nie jest bardziej zaznajomiony, jest ciekaw, jak sam projekt takiej już kontrybucji wygląda, no to z grubsza po prostu trzeba przez GitHub sforkować sobie projekt, żeby mieć go już na swoim użytkowniku, stworzyć gałąź od tego swoją, naprawić, tam pusznąć, kliknąć no często zależy od procesu, ale na przykład jak się doda to fixes i numer issuesa, to na przykład po zamknięciu pull requestu od razu ci zamknie też ten issues, więc mniej potem jest bałaganu. I czekać na jakąś odpowiedź od maintainerów, jak nie odpowiadają, to się przypomnieć i jak mają jakieś uwagi, to się dostosować. I tak z perspektywy już samego jakby maintainerów czy ownerów, tak dobrze właśnie myślę też wejść trochę jej skórę, to jest po prostu głównie ich hobby, co robią na przykład właśnie w swoim wolnym czasie, mimo że mają jakąś właśnie pracę na pełny etat, jakieś rodziny, jakieś też inne hobby, inne projekty. Więc też nie mają czasu się wszystkim zająć, więc nawet wiem, że no, sam kiedyś tak miałem trochę wrażenie, że jak są jakieś issuesy na przykład na GitHubie zostawione, leżą nawet pół roku, to można odnieść wrażenie, no, że jak przez pół roku nie zrobił tego jakiś tam przekoks, który prowadzi lipkę, no to że sam na pewno już nie dam rady. Ale właśnie często jest sytuacja, że jakieś issuesy są zostawiane prostsze i mniej priorytetowe, po prostu żeby ktoś je nowy wziął, je zrobił. Nawet czasem to jest jakaś biblioteka, właśnie KAS, to jeden z maintainerów, Luka Jacobowicz, lubi czasem nawet zrobić issuesa i właściwie wrzuci tam implementację, co trzeba dokładnie zrobić, tylko trzeba to wrzucić do kodu, więc to też jest taki no tutaj mało kreatywny dla użytkownika, ale też dobry sposób, żeby zapoznać się z samym procesem i mieć jakąś jedną nogą wejść w to. No i z uwagi na to, co wspomniałem wcześniej, że to jednak wszystko w wolnym czasie, no to no nie zawsze może być natychmiastowa odpowiedź, bo po prostu różne rzeczy mogą zaobserwować, to fajnie się tym jakby nie zniechęcać, zawsze można powtórzyć pytanie albo mieć po prostu trochę cierpliwości, bo generalnie no nie jestem w stanie powiedzieć za wszystkie projekty open source'owe, ale na pewno wiem, że przynajmniej tam, gdzie ja uczestniczę, czyli właśnie tych dookoła tego type-levelowego ekosystemu, to bardzo radośnie przyjmujemy każdych kontrybutorów, niezależnie ile umieją. Ważne, żeby po prostu coś chcieli i jak potrzebują jakiejś pomocy, to na miarę naszych możliwości i czasu, to zawsze mogą liczyć na jakąś pomoc od nas, czy wytłumaczenie jakichś konceptów. Więc też no grunt, żeby się nie wstydzić, o coś zapytać, pytać. I widzę, że mi jakoś bardzo szybko poszło. Tak? Jakbyś, żebyś opowiedział, jak ty zaczynałeś właśnie swoje pierwsze rzeczy, co cię skłoniło i dlaczego wybrałeś tego Libra? Dobra, więc to może w sumie dokończę, mam jeszcze w sumie slajd czy dwa. I potem powiem, jak będą jakieś inne pytania, to też opowiem chętnie. Dobra, i tu mam jedno pytanie, to tak też od też tu firmy Virtus Labu, bo myślimy nad organizacją, prawdopodobnie gdzieś wakacje. Jest taki event jak Scala Spree. Polega na tym generalnie, że się zbiera jakichś tam maintainerów, jakichś bibliotek i to coś w rodzaju hackathonu, tylko że zamiast robić tam jakieś projekty, sobie wymyślasz, czy jakieś zadanie, to po prostu kontrybujesz do open source pod jakąś opieką jakichś mentorów i chcielibyśmy coś takiego zorganizować. I pytanie, czy byłoby w ogóle zainteresowanie coś takiego, więc jakby ktoś był, to możecie do mnie, czy tu Adama powiedzieć. I na pewno to przyspieszy ewentualnie naszą organizację takiego eventu. To też dobry sposób byłby na wejście w to. I to dziękuję. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Możesz powtórzyć to? Tak, tak. Mówię tutaj dotyczy tego, jak ty zaczynałeś swoją pierwszą kontrybucję, jak to w ogóle wystartowałeś? Okej, okay, to miałem projekty, jakie lubiłem i tak się czaiłem dookoła nich jakiś czas. Tak przeglądałem jakieś issuesy, ten zazwyczaj to wchodziłem i w sumie albo nic nie widziałem, albo tak coś wyglądało na tak jakiegoś super skomplikowanego, że nie było bata, żebym sobie poradził. Ale właśnie kiedyś wyłapałem coś, właśnie było nawet otagowane, jakoś tam typu good first issue, coś takiego. I stwierdziłem, że w sumie wygląda na coś, co byłem w stanie zrobić. To tam zrobiłem, spróbowałem to zrobić, właśnie to był projekt właśnie ten Monix, którego używałem, bardzo mi się podobał, więc też jakby chciałem tutaj jakoś mu pomóc. I zrobiłem to jakoś w miarę na podstawie jakichś innych pull requestów, co już były. Na ile coś tam zrobiłem, ten miałem review, tam chyba pewnie przepisałem na nowo. I fajnie, że jak miałem pierwszy pull request, potem byłem pewniejszy, żeby coś łapać, a z czasem to już było tak, że w sumie na tyle się komfortowo czułem w codebase, że mimo że na przykład Monix się nie znam tam każdego szczegółu, to jestem raczej w stanie odnaleźć wszystko bardzo szybko. I jakie to issue by nie było, to przynajmniej miałbym pojęcie, jak zacząć. Więc też zawsze można po prostu coś wziąć i dopytać jakieś szczegóły, jeżeli ten issue jest słabo udokumentowany, to myślę, że można dostać więcej szczegółów. Jak wygląda czasochłonność tego procesu? Bo te linki często są dosyć skomplikowane, technicznie nawet, już nie wiedzą o tym, że czasami jest dużo rzeczy pohakowanych, żeby to działało dobrze. Jakie to jest obciążenie czasowe? Nie pamiętam, ile to pierwszy raz zajęło, ale właściwie to coś pewnie typu parę godzin. No ja sobie wybrałem też, to zależy, co wybierzesz, bo jak to jest coś, gdzie musisz praktycznie coś gdzieś od zera dodać, może być ciężko. Ja to, co dodałem, to właściwie był nowy, bo właśnie w Monixie teraz się dodaje taki struktura danych do streamowania z Poolbase, iterant się nazywa, i to właśnie wtedy mniej więcej powstawało, było dużo issue założonych po prostu na dodanie jakiegoś operatora. Więc to jest coś, co było łatwo zaimplementować, bo to jest w miarę zenkapsulowane od kodu, po prostu no, musisz w odpowiednim miejscu w kodzie dodać ten operator, gdzieś mniej więcej podobnie do implementacji innych operatorów go zaimplementować. No i oczywiście jakieś tam testy dopisać. Więc no, ja na przykład w takich momentach byłem w stanie to zrobić na podstawie po prostu i czegoś innego, co już było. I myślę, że tych łatwiejszych issuesów to często można zrobić dokładnie samo. Bo nawet przejrzeć sobie zamknięte, tam zmerdżowane pull requesty, może jest coś podobnego, na przykład, nie wiem, w kacach może być na przykład dodanie jakiegoś syntaksu po prostu do jakiejś tam monady czy czegoś, no to takich rzeczy może być dużo już wcześniej i to często będzie właśnie mniej więcej to samo, tylko po prostu trochę inna funkcja. I to nie trzeba nawet rozumieć wszystkiego, można tak spróbować to po prostu napisać najwyżej i potem sobie dopowiedzieć wszystko. Dużo rozumienia mi się jakby z czasem zrobiło, jak już więcej tego zaimplementowałem. A na szczęście no, był tutaj właśnie ten autor biblioteki, Alex Nedel, co zawsze jak zrobiłem jakąś głupotę, to mnie sprostował i nie było krzywdy. To jeszcze raz, mówię oczywiście, mogę mówić tylko o tych jakby bibliotekach, w których uczestniczę. I raczej nie zdarzyło się nigdy, żeby był odrzucony, bo był po prostu mega słabo napisany. Jak już, to po prostu jest review i są, no najwyżej poleci ci ktoś, żeby po prostu to od nowa napisać, ale ci na pewno też da jakieś wytyczne, na czym się powzorować, jak zrobić. Raczej odrzucane są zazwyczaj albo jak to nie jest coś na przykład wymyślone przez maintainera, czy na przykład nie było na to, że ktoś na przykład miał jakiś pomysł i się
ale po prostu, no nawet jeżeli był w miarę fajny, to mogły być jakieś powody, które po prostu sprawiają, że coś takiego lepiej, żeby nie było w bibliotece, może mieć jakieś negatywne skutki. Albo, no, nie wiem, jeżeli się jeżeli to było, nie wiem, na przykład coś dosyć istotnego, na przykład w międzyczasie zaszły jakieś istotne zmiany na temat designu jakiejś dużej części biblioteki i po prostu już to było, stawało się nieaktualne. Ale tak, żeby po prostu, bo kod był słaby, to ja nie wiedziałem, przynajmniej tu. Szczególnie właśnie w tych type levelowych, funkcyjnych, my sobie wszyscy zdajemy sprawę, że no to są dosyć często abstrakcyjne rzeczy, nie jest coś, co się tak naturalnie łapie od razu, więc zdajemy sobie z tego sprawę i jako, że nam zależy na tym, żeby te nasze rzeczy były przyjmowane gdzieś w różnych firmach, to chętnie właśnie staramy się uczyć każdego, co jest jakoś zainteresowany tym tematem, czy jest kontrybutorem, czy po prostu ma jakiś problem. Proszę. Ja mam może nie pytanie, tylko taką rzecz, o której bardzo wspomnieć. Kojarzysz moje, że Bound to Souls? Jeszcze raz? Kojarzysz może Bound to Souls? Nie, możesz powiedzieć o tym? No oni tam, oni pozwalają na nakładanie nagród na jakieś szczególne issue z projektu. Na przykład, nie wiem, jakaś firma nakłada nagrodę pieniężną, bo zależy jej na jakiejś funkcjonalności, albo osoba prywatna chce wesprzeć jakiś projekt. Także to też może być. A tak, no też jak niektórzy, no właśnie też niektórzy, no też nie każdy robi te open source za darmo, niektórzy albo mogą to robić po prostu w czasie pracy, czy to w ogóle dookoła wielu projektów w ogóle powstają całe firmy, które się specjalizują, po prostu sprzedają konsulting w ramach tego projektu i to będzie prawie każdy większy projekt, czy to tam nawet Apache Spark, Cassandra, Kafka i tak dalej. No czasem też firmy mu zależy na jakimś projekcie, to potrafią po prostu płacić maintainerowi, żeby robił to full time i jednocześnie miał za co wyżyć. I to też w sumie dobry sposób, jak zależy firmie na konkretnym issue, a oni nie mają czasu zrobić, to no, w tych swoich projektach nie widziałem czegoś takiego, jakoś nie słyszałem, ale... To też... może to być motywacja. Tak, tak. No. No, ewentualnie ja zawsze można do mnie podejść, czy napisać, to dałem jakieś... Na Twitterze nie jestem za aktywny, ale założyłem. Będziesz rzucał prezentację jakieś? No, mogę wrzucić tam. Okej, to wrzuć i podlinkuj też meetup.com w komentarzach, dobra? Tak zrobię. No jak coś nie, można do mnie pisać, czy podejść teraz, pogadać i... Dziękuję bardzo za uwagę, że zostaliście jeszcze tutaj. Mam nadzieję, w miarę was zachęciłem. Dzięki.